Często zadajecie pytania, jakie auta idzie kupić za cenę 2-3 tysięcy złotych, czyli za cenę takiego zwykłego smartfona, zwykłego telefonu. Jest parę rozwiązań, jest parę ciekawych samochodów, które są tanie w utrzymaniu i które na pewno są godne polecenia dla kogoś, kto szuka taniego samochodu. Przedstawię Wam kilka ciekawych modeli. Pierwszym i najbardziej popularnym na polskim rynku jest Fiat Seicento. Samochód, który wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 899 cm i mocy 39 koni. Bardzo tani w utrzymaniu, tani w serwisowaniu samochód. Proste wozidło, bardzo małe i sprawne autko, które w mieście spisuje się rewelacyjnie. Średnie spalanie na poziomie około 5-6 litrów na 100 km. Plusem tego autka jest to, iż części blacharskie, mechaniczne znajdziemy wszędzie. Czy to nowe, czy używane i to naprawdę w przystępnych cenach. We wnętrzu Fiata Seicento nie znajdziemy rarytasów takich jak klimatyzacja, elektryczne szyby czy inne dodatki. Zazwyczaj modele za cenę do 2000 to są tak zwane golasy, czyli radyjko, ewentualnie jakiś, tak jak tutaj widać, opcjonalny stojak na telefon. Wnętrze ogólnie jest proste, bardzo intuicyjne. To jest auto, które ma wozić z punktu A do punktu B. Silnik to jest klasyka. 0,939 koni. Do remontu tego auta wystarczy nam śrubokręt oraz młotek. Jest tutaj tak prosty w remoncie i tak intuicyjny, iż każdy, kto choć troszkę interesuje się motoryzacją, jest w stanie naprawić ten samochód w swoim garażu. Kupując Fiata Seicento, powinniśmy dokładnie sprawdzić stan podwozia i progów, ponieważ był to najbardziej narażony na korozję element tych samochodów. Stąd bierze się różnica cen. Fiat Seicento jesteśmy w stanie kupić już od 800 zł, ale musimy się liczyć z tym, że samochody za tak niskie pieniądze często mają dziurawą podłogę lub progi do wymiany. Ceny ładnych egzemplarzy zdrowych to ceny od 2000 do 3500 zł. Szukając samochodu do 3000 zł, Fiat Seicento to jest najpopularniejsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś szuka troszkę więcej luksusu, wyposażenia, powinien zwrócić swoją uwagę na Renault Megane. Renault Megane w wersji już poliftingowej kupimy w cenach na poziomie od 1,5 do 3000 zł. Tak samo jak w Fiacie Seicento, minusem była tutaj blacharka. Egzemplarze w najniższych cenach giełdowych często są mocno skorodowane i wyeksploatowane. Egzemplarze w cenach około 2-3 tysięcy jesteśmy w stanie kupić i cieszyć się jeszcze jazdą przez kolejne kilka lat. Szukając Renault Megane w wersji poliftingowej, warto skupić się na silnikach benzynowych. Najpopularniejszy i najtańszy w serwisowaniu jest silnik 1.6 benzynowy o mocy około 107 koni mechanicznych. Był to silnik, którego spalanie mieściło się na poziomie około 7 litrów oraz który był dosyć prosty i intuicyjny w serwisowaniu. Części serwisowe naprawdę tanie. Klocki, tarcze tutaj kupimy za około 100 zł. W cenie około 3000 zł w Renault znajdziemy już bardzo dużo luksusów. Znajdziemy tu m.in. klimatyzację, radio ze sterowaniem z koła kierownicy, elektrykę szyb, a nawet grzane fotele. Tego typu wyposażenie to był standard w Renault. Było ono naprawdę bardzo bogato wyposażone. Renault Megane to idealne rozwiązanie dla rodziny. Dużo miejsca na tylnej kanapie, ogromny bagażnik oraz wygodne i bardzo komfortowe auto. Renault Megane w wersji kombi może poszczycić się jednym z największych bagażników w swojej klasie. Tak jak widać, jest dosłownie ogromny oraz bardzo kubaturalny. Jesteśmy w stanie tutaj przewieźć lodówkę, a nawet i dwie. Na tylnej kanapie swobodnie i wygodnie usiądą dwie osoby dorosłe, o wzroście nawet 1,80 m. Takie wyposażenie jak Alcantara czy Velour to było często spotykane wyposażenie w Renault Megane. Szukając Renault Megane w cenach do 3000, warto skupić się, tak jak wspomniałem, na silnikach benzynowych. Tutaj akurat mamy silnik 1.6, bardzo prosta jednostka o mocy 107 koni mechanicznych. Silniki, które spokojnie robiły na poziomie około 300-400 km, jeżeli na bieżąco wymienialiśmy oleje i filtry. Renault Megane to na pewno idealne rozwiązanie dla rodzin oraz osób szukających większego luksusu niż załóżmy Fiacie Seicento. Za cenę około 2-3 tysięcy złotych dostaniemy naprawdę wygodny, wielki i dobrze wyposażony samochód. Kupując jednak taki samochód, powinniśmy dokładnie przyjrzeć się stanu blacharskiemu. Często pojawia się tutaj korozja, której nie unikniemy w autach ponad 20-letnich. Roczniki, w jakich jesteśmy w stanie znaleźć auto w tych pieniążkach, to jest 2000-2001. Konkurencją dla Renault Megane w cenach do 3 tysięcy może okazać się Ford Focus.
samochód, który może cenowo jest troszeczkę droższy, ponieważ dobre egzemplarze, które są w miarę znośnym stanie, zaczynają się na poziomie około 2,5-3 tysięcy. Za ładny egzemplarz ceny dosięgają nawet do 5-6 tysięcy złotych. Jednak szukając auta do 3 tysięcy złotych, znajdziemy egzemplarze z roczników 2001-2003. Tak samo jak w Renault, powinniśmy dokładnie sprawdzić stan blacharski samochodu, ponieważ często lubiły kordować doły, drzwi oraz błotniki. We wnętrzu Ford Focus był często nagradzany pod względem stylistycznym i pod względem jakości wykonania. Często znajdziemy tutaj takie elementy jak elektryczne szyby, wspomaganie, klimatyzacja czy radio wbudowane. Było to wyposażenie, które bardzo często w tych modelach występowało. Za cenę 3000 zł jesteśmy w stanie już znaleźć już ciekawy i bardzo zadbany egzemplarz. Kupując samochód za około 3000 zł i siadając za kierownicę tego modelu, nie poczujemy ubiegu lat. Tutaj naprawdę wszystko wygląda nowocześnie, a jakość wykonania jest naprawdę na wysokim poziomie. Mimo lat, mimo prawie 17-20 lat, te wnętrze dalej wygląda świeżo oraz nowocześnie. Fordem Focusem w wersji kombi na pewno zainteresują się rodziny. Na tylnej kanapie spokojnie osiądą dwie dorosłe osoby lub trójka dzieci. Miejsca jest wystarczająco, a bagażnik jest dosłownie ogromny. Za cenę około 3000 zł znajdziemy samochód, który w bagażniku zmieści dosłownie dwie lodówki. Naprawdę wielki, przestronny bagażnik i wielkie, bardzo wygodne auto za rozsądne pieniądze. Szukając samochodu do 3000 zł, grzechem byłoby nie wspomnieć o Volkswagenie Polo. Nasz egzemplarz to jest akurat wersja Classic, czyli wersja czterodrzwiowa w sedanie. Jednak za cenę około 3000 zł znajdziemy już modele poliftingowe, czyli modele tak jak tutaj z rocznika 2000 zwyż. Samochody, które są naprawdę tanie w utrzymaniu, tanie w serwisowaniu i bardzo popularne na naszych drogach. Mając w portfelu 3000 zł jesteśmy w stanie kupić samochód, który tak jak tutaj ma już poliftingowe wnętrze. Samochód, który wygląda naprawdę nowocześnie oraz jest naprawdę prosty i intuicyjny w prowadzeniu. Nie znajdziemy tu takich luksusów jak załóżmy w Renault Megane czy Fordzie Focusie. Wyposażenie zazwyczaj jest troszkę biedniejsze. Jednak jest to naprawdę fajny samochód na naukę jazdy dla początkującego kierowcy, dla kobiety, czy na dojazdy do pracy, czy do szkoły. Polo, tak samo jak to ma miejsce we wszystkich samochodach, które dzisiaj prezentowaliśmy, czyli Fiat Seicento, Renault Megane czy Fordzie Focusie, ma ogromną rozbieżność cenową. Ceny tych modeli zaczynają się od wersji przedliftingowych za 500-800 zł, kończą się w wersjach poliftingowych nawet na 5-6 tysiącach. Szukając samochodu za około 2-3 tysiące zł, warto jednak dokładnie sprawdzić stan blacharski i mechaniczny samochodów, ponieważ na rynku znajdziemy dużo mocno wyeksploatowanych samochodów. Kolejną ciekawą opcją, jeżeli chodzi o samochody 3000, są to Peugeoty 206. Samochody, które kupimy w wersjach przedliftingowych oraz w wersjach poliftingowych. Przedliftingowe wersje kupimy już od 1000 zł, maksymalnie 2-3 tysięcy. Poliftingowe, tak jak tutaj ten prezentowany, no musimy liczyć od 3-4 tysięcy wzwyż. Jeżeli chodzi o Peugeota 206, główną zaletą jest jego stylistyka. Autko wygląda naprawdę bardzo nowocześnie względem konkurencji, którą w tych pieniążkach możemy dostać. Wnętrze jest przestronne, a auto kupimy naprawdę w fajnej wersji wyposażeniowej. Szukając Peugeota 206 w cenach do 3000 zł, powinniśmy zwrócić uwagę na tylną belkę, ponieważ to był najbardziej awaryjny element tego samochodu. Często koła tylnej belki stoją pod kątem, co może oznaczać, iż koszt naprawy będzie przewyższał ponad 1000 zł. Warto więc wziąć auto na stację diagnostyczną i dokładnie sprawdzić. Blacharka w Peugeotach była dosyć dobrze zabezpieczona. Mało spotyka się egzemplarzy, które są skorodowane. I tak czy inaczej w autach 20-letnich warto to autko dokładniej pod względem blacharskim posprawdzać. W przeciwieństwie do Renault Megane, Volkswagena Polo czy nawet Fiata Seicento, Peugeot jest dużo nowocześniejszy. Linia prezentuje się naprawdę świeżo, a autko nabiera naprawdę dynamicznego kształtu. We wnętrzu Peugeotów 206 znajdziemy naprawdę bardzo rozbieżne wyposażenie. Tak jak w naszym egzemplarzu, jest klimatyzacja, jest radyjko, jest elektryka, szyb, lusterek. Tak znajdą się też egzemplarze bez wspomagania i w totalnej podstawie. Warto więc przejrzeć dokładnie ofertę i zapoznać się z wyposażeniem tych aut. Wnętrze ogólnie jest nowoczesne, jest naprawdę dobrze wykonane. Nie widać ubiegu lat. Mimo że auto ma 20 lat, wnętrze jest naprawdę świeże i nowoczesne.
Ciekawym rozwiązaniem są miękkie, obszyte materiałem schowki oraz boczki drzwi, które dodają tutaj luksusu i nowoczesności. Bagażnik w tym samochodzie to klasyka gatunku. Wejdą tutaj podstawowe zakupy czy torby dla 2-3 osób. Tylna kanapa jest zielona, a przestrzeń ładunkową można sobie powiększyć. Szukając Peugeota 206 w wersjach silnikowych możemy przebierać. Były one często wyposażone w silniki benzynowe 1.1 czy tam 1.4, które były trwałe i solidne, oraz silniki dieslowskie 1.4 HDI, które odwdzięczały się bardzo niskim spalaniem na poziomie około 3-4 litrów na 100 km. Szukając samochodu do 3000, grzechem byłoby nie wspomnieć o takich modelach jak Seat Ibiza, który jest bratem bliźniakiem Volkswagena Polo. Zmienione zostały grill, zderzak, minimalnie wnętrze oraz lampy tylne. Jeżeli chodzi o całą resztę, konstrukcyjnie jest to oparte na Volkswagenie. Oraz Skoda Fabia, która w cenach około 3000 zł kupimy ją z początków produkcji. Samochód, który jest naprawdę bardzo chwalony pod względem dostępności części. Samochód, który jest ciekawy pod względem stylistycznym. Jednak miał też swoje wady, jak załóżmy łańcuszek rozrządu w silnikach benzynowych, który wytrzymywał na poziomie około 100-150 tysięcy km. Skoda Fabia, tak samo jak Fiat Seicento, jest bardzo popularnym samochodem na naszym rynku. Znajdziemy dużo samochodów, znajdziemy dużo części zamiennych, znajdziemy dużo części używanych. Kupując więc taki samochód, nie musimy obawiać się o ceny kosztów serwisowania. Ceny części są naprawdę niskie. Tak jak prędzej wspominałem do tych poprzednich samochodów, tak samo i tutaj komplet tarczy, klocków, to są groszowe sprawy. Skoda Fabia jest najnowocześniejsza spośród prezentowanych samochodów, jednak i najdroższa. Szukając dobrego i ładnego egzemplarza, ceny zaczynają się dopiero od 3000 wzwyż. Szukając samochodu za cenę smartfona, czyli do 3000 zł, możemy więc wybierać w różnych egzemplarzach, w różnych samochodach. W samochodach, tak jak Fiat Seicento, które na wyposażeniu mają ewentualnie radio, aż po samochody, które tak jak Renault mają podgrzewane fotele, elektrykę czy wielofunkcyjną kierownicę. Warto jednak przekalkulować sobie wszystkie koszty serwisowania, utrzymania oraz zastanowić się, czy szukamy samochodu przestronnego, rodzinnego, czy na proste dojazdy dla jednej osoby, bądź prostego, taniego w utrzymaniu samochodu do nauki jazdy. Warto przy autach używanych w tych pieniążkach dokładnie sprawdzić jego stan blacharski oraz stan mechaniczny. Nie warto kupywać auta oczami. Jedźmy więc na stację diagnostyczną i dokładnie zweryfikujmy model, który kupujemy. Głównym minusem samochodów do 3000 jest ich stan blacharski. Warto więc taki samochód wziąć na stację diagnostyczną, wejść do kanału i dokładnie sprawdzić stan podwozia oraz progów. Dokładnie przyjrzeć się stanu nadwozia, dołom drzwi oraz wszystkim elementom, które mogą skorodować względem wieku. Warto tutaj dodać, że to są samochody 20-letnie. Nie znajdziemy nowego samochodu w tych pieniążkach. Jednak za cenę smartfona możemy kupić naprawdę ładny, zadbany egzemplarz, który przez parę lat będzie cieszył nas, wożąc nas do szkoły czy do pracy.